ponieważ zaprosił to zawodnicę zacznę klasnych gości w postaci wójtów gminy Wielkopolskiego oraz Korony i Spytkowic oraz Makowa Pokrowańskiego z 18 Wielkopolskiego. Bardzo proszę pana, że ja właśnie jestem Roma z Wielkopolskiego. Tak, jeżdżę teraz po całym Polsce. Szanowni Państwo, zależy mi, żeby te szkody były, te drogi były bardzo szybko budowane, abyśmy to, co społeczeństwo czeka dotyczące usługi szkód powodzionych, mogli realizować. Chcemy, aby to było już z początkiem roku, a nie pod koniec roku, żeby zmienić zasady, że nie, jak przyznawano wcześniej, pod koniec roku, jak zostawało coś, że rezerwy to wtedy. My bardzo mocno w ramach programu rządowego czy Ministerstwa NRW-a, gdzie w programie pana ministra Błaszczaka jest wszelkiego rodzaju skutki powodziowe czy uczniowskowe realizować. I tak dawno myślenicę parę dni temu społeczeństwo czekało prawie 7 lat, żeby te skutki powodziowe zrealizować i myśleli tam zawieźli nawet 4 miliony złotych. Po 7 latach doczekali się na te środki. Długo trochę czekali, ale my chcemy wszystkie zrealizować te szkody powodziowe, a poza tym nie przygotować się do nowego programu, jakim jest bały przeciwpowodziowe. My chcemy budować to, co jest niezbędne, aby później nie płacić tych szkód powodziowych. I to jest właśnie jeden z tych zadań, które my czekamy dalej, bo kolejne ku zaskoczeniu Państwa, niedługo do Państwa znów przybędę, ale z innymi promesami, więc nie będę wyprzedzał, bo jak powiedziałem kiedyś na spotkaniu, chcemy, aby Małopolska była wielkim budowlą i tak będzie. Będziemy realizować wiele inwestycji, będziemy realizować zadania, które są niezmiernie ważne, jak szybka łączność, szybka kolej, szybkie przemieszczanie się drogowe, szybko chcemy udrożnić, aby jak najmniej samochodami dojeżdżali do większych miast do pracy i wracali do nas w ramach tych nowych programów, jakim liczę na starostę, podpiszemy w przyszłości wojewodą Mieszkania Plus, abyśmy realizowali te inwestycje, żeby ta młodzież zostawała u nas w regionach. Będę apelował do wójtów, wejdźmy w ten program, ale inne programy, które niezmiernie ważne, czekają na zadania i będę opowiadał to na waszych sesjach, powiatach, co nowego nas czeka, co już możecie Państwo pozyskiwać w ramach nowych programów. Promesa na 1,5 miliona złotych, panie burmistrzu. Jest to Kasiński. Pierwszy, bo to jest właśnie niezmiernie ważna droga, która dla pana i pana społeczności jest potrzebna. Ten termin, o którym pan wojewoda mówił, też jest bardzo istotny, bo zaczynamy teraz na czasie i zdążymy to zrobić. Żebym mógł przejechać, zobaczyć, jak się realizują inwestycje. Zaprosimy na pewno. Na pewno przyjadę, proszę mi wierzyć. Ja rozwożąc promesy, nie mam zaznaczonych, gdzie udzieliłem tych promes i sobie tak przyjadę od czasu do czasu. Będę pamiętał, żeby na czasie zaprosić. Bo zależy mi na tym, jak... Nie chciałbym, jak w zeszłym roku dałem starać się jednemu, który nie zrealizował inwestycji i spotkałem się ze społeczeństwem bardzo, bardzo źle na to wpływa. Nie ten. Nie powiedziałem gdzieś, nie tu. Więc zależy mi na to, żeby teraz pilnować tych. Dobrze zainwestować. Burmistrzu, kolejne pieniądze. Wielokrotnym beneficjentem. Promesa na szkody powiedziałem. Szkody, skutki. To jest akurat most. To jest most, trzeba się pracować. Proszę bardzo, z Ministerstwa Energii, pana ministra Błaszczaka. Kolejne zlikwidowanie szkody, działajcie, żeby dobrze się jeździło po tym. Na pewno. Nie można z twarzą do nas, tak po tym akcentowe w Wadowickiej, z którą ma kurczę. Tak, bardzo. Dziękuję serdecznie. Wójt gminy Spytkowice, bardzo proszę. To jest
Bardzo prosi, to jest promesa. Bardzo się cieszę, że mogę na kolejne. To są składy widoczne. Co możemy, działamy, cieszymy się z tych pieniędzy i z terminu. Cieszę się, że żeby formalizmy zakończyć. Ja tylko dodam, że na terenie gminy Spytkowice mam nadzieję, że w tym roku zrealizujemy adamczykówkę jedną od pana wojewody. Największą w województwie małopolskim. Blisko 6-milionowa inwestycja, na którą powiat wadowicki aplikował i myślę, że skutecznie zrealizujemy tą inwestycję w tym roku. To też zależy wiele. Powiedziałem, że jeszcze raz zaskoczę. Że jeszcze raz zaskoczę za niedługo. Działamy z panem Witem w tym kierunku. I szkód powodziowych i dróg powiatowych jeszcze was zaskoczę niedługo dowiecie się. Dziękuję bardzo. Liczę na to, macie być w wielkiej budowie, a mieszkańcy wybaczą, że będą w trochę w korkach, potem będą po dobrych drogach. Po dobrych drogach. Na pewno bardzo proszę, panie wójcie, z korona. Proszę przyjąć tutaj koronę pana ministra. Proszę zdać. To co pan Gerlach powiedział, to jest właśnie 7 lat czekania na ostatni odcinek. To jest krótki odcinek, 700 metrów, to jest ostatnie inwestycje. Będą następne. W ramach kolejnych zadań, ale będzie podwojona przez... Przez program, którego będziemy realizować. Bardzo dziękuję. A kolejne zadania, które z państwa przywiozę, to już będą drogi powiatowe, gminne. Będą kolejne pieniążki, a więc to co jest obiecane, będzie realizowane. Chwileczkę poczekajmy jeszcze do czasu, kiedy te promesy nastąpią. Mówimy to o promesach kolejnych szkód powodziowych i kolejnych dróg, które w ramach programu są ujęte w naszych planach. W planach będziemy państwu rozdawać. Ja faktycznie muszę przyznać, że pan wojewoda zatrzymał słowa, które na samym początku swojej prawnicy powiedział, że jest w terenie i z pośrednikami i z samorządowcami. To prawda, faktycznie żadna wojewoda jeszcze tak często nie powiedziała, że jest to ważny problem. Największy w Małopolsce Zachodniej, 160 tysięcy, cieszymy się, że wojewoda współpracuje z gminami tego powiatu z powiatem wadowickim i muszę podkreślić tą dobrą współpracę z gminami. Tak, tak. Chciałbym pojeździć do was na sesję, bo mam wiele nowych programów rządowych, o których być może jeszcze nie wiecie. Chcę w ramach, prosić o starcie w ramach programu Mieszkania Plus. Chciałbym, określiłem to, że około 1000 mieszkań będzie w Małopolsce wybudowanych dla młodych rodzin, żeby te tworzyli te gniazda, aby mogli się rozwijać w przyszłości, bo nie ukrywamy, że bardzo potrzebujemy ludzi do pracy. Mamy najniższe bezrobocie w całej Polsce, a chętnych jest firm, instytucji, które do nas kolejne pukają. Patrząc na rozwój gospodarczy, tych instytucji jest bardzo dużo, a potrzeb jest o wiele więcej, jeśli chodzi o pracę, niż mamy chętnych. Odwróciły się role, przedtem było na odwrót. Teraz pukamy wszędzie. Są instytucje, które już chcą promować i stypendia płacić już na uczelniach, żeby przychodzili do ich instytucji, do ich pracy, bo rzeczywiście patrząc pod kątem rozwoju przedsiębiorczości będzie nam brakowało dosyć dużo. Około 1000 już zatrudniliśmy Ukraińców, to jest mała cząstka tego, co potrzebujemy do pracy. I to o takich dobrych miejscach pracy. Mówimy tu o Motorola, która potrzebuje ponad prawie 600 ludzi, będzie tutaj nie potrzebować. Ale mówimy jeszcze o Nowej Hucie Przyszłości, mówimy o innych instytucjach, które w tej chwili cały czas pukają do drzwi Urzędu Wojewódzkiego. Potrzebujemy ludzi. No więc z całej Europy, już i z Azji patrzymy pod kątem ściągania ludzi, bo naprawdę nie mamy tego zaplecza. Ta młodzież nie chciała się może przedtem rozwijać, teraz w ramach tego programu 500+, Mieszkania Plus, mając świadomość bezpieczeństwa, żeby mieć pracę, dom, rodzinę, w ramach tych programów będziemy liczyć, że się będą mocno rozwijać i że ten przyrost naturalny u was już jest zwiększony. Przyrost naturalny, co mnie cieszy i cieszy rząd polski, panie premier, bo możemy mówić, że ten program bardzo mocno się uda, program 500+.
który zaowocował, że i teraz jak dołożymy do tego mieszkania, że młody człowiek, młoda rodzina będzie bezpiecznie płacić sobie w ramach czynszu, będzie spłacać mieszkania, będzie się czuła bezpiecznie, że będą mieć i mieszkanie, i praca, i dom, i rodzina, i że ta młoda kobieta poświęci tyle czasu dziecku i będzie mogła dom, gdzie wybudujecie przedszkola, żłobki, oddać i wrócić do pracy spokojnie, że nic się nie stanie, że będzie można te dzieciaki zaopiekować. My się będziemy opiekować tymi dziećmi i wraz z dziećmi, a w ramach programu Senior Plus również będziemy się opiekować osobami starszymi.